Cykl bezpłatnych spotkań z przedsiębiorcami zorganizował Urząd Miejski w Lubinie. Pierwsze odbyło się już miesiąc temu. Byliśmy zaskoczeni dużym zainteresowaniem na pierwszym spotkaniu i wiemy, że już w rozmowach z przedsiębiorcami naszymi lokalnymi, że jest duża potrzeba takich spotkań. Było to spotkanie merytoryczne, przygotowane przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej. Dzisiaj mamy kolejne, na które zaprosiliśmy Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną. Przedsiębiorcy podczas warsztatów mogli m.in. dowiedzieć się, na jakich zasadach Legnicka Strefa Ekonomiczna może wspierać inwestycje polskich przedsiębiorstw. Specjaliści podzielili się z uczestnikami swoim bogatym doświadczeniem w prowadzeniu i rozwijaniu biznesu. Rozmawiamy o szansach i perspektywach, jakie stoją przed dolnośląskimi przedsiębiorcami w ramach działalności Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz w kontekście ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, która weszła w czerwcu zeszłego roku. Chcemy, aby dolnośląscy przedsiębiorcy mieli jasność, wiedzieli, jakie są szanse, jakie są perspektywy, jakie są możliwości działania w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Z racji tego, że cała Polska już teraz jest strefą ekonomiczną, ma to takie uzasadnienie. Do tej pory przedsiębiorcy musieli się zastanawiać, czy korzystać ze środków specjalnych stref ekonomicznych. Teraz, skoro cała Polska jest objęta taką strefą, warto, żeby byli na to przygotowani, bo to jest dużo korzyści. W spotkaniu uczestniczyli zarówno aktywni biznesmeni, jak i ci, którzy własną działalność mają dopiero w planach. Słuchacze otrzymali szereg użytecznych i praktycznych informacji na temat prowadzenia własnej firmy. Uważam, że to jest bardzo świetny pomysł. Dla młodych przedsiębiorców w Lubinie, którzy dopiero wchodzą na ten rynek biznesu, uważam, że to może być bardzo pomocne spotkanie. Na koniec spotkania uczestnicy mieli okazję porozmawiać z prelegentami, a także innymi przedsiębiorcami, by wymienić się między sobą, na przykład doświadczeniem.